Pierwszym celem jest ustabilizowanie wyniku firmy. Mamy do czynienia z negatywnym trendem wynikowym. Uważam, iż jest to możliwe poprzez lepsze zarządzanie cenami, dostosowywanie cen do profilu ryzyk, a także poprzez zwrócenie uwagi na kulturę kosztową i koszty firmy. Drugim celem jest wykorzystanie potencjału firmy dla inicjatyw wzrostowych. Myślę, że zidentyfikowaliśmy parę obszarów, gdzie PZU może rosnąć w sposób skokowy, transformacyjny. Po trzecie, chcemy, aby firma była najbardziej innowacyjną firmą finansową, ubezpieczeniową w Europie. Jesteśmy właścicielami Link 4, Aliora, spółek bałtyckich, które są bardzo innowacyjne i chcemy to wykorzystać dla wzrostu i dla potencjału grupy.